Witam Państwa bardzo serdecznie. Jan Gratkowski, jest ze mną Oskar Kubiak, zdobywca tytułu zawodnika miesiąca września 2023. Na początek gratulacje, Oskar. Dziękuję bardzo. No i jak ta nagroda wpływa na Ciebie? Czy motywuje Cię do dalszej pracy? Na pewno jakąś motywacją jest. No, mogę powiedzieć, że bardziej się motywuję nad dalszą pracą i moim rozwojem. Ale myślę, że w takiej ekipie jak w Doświecie można wyróżnić tą nagrodę. I co więcej tutaj mówić, ja się bardzo cieszę. No, pewnie klub i zarząd też jest zadowolony z tego, że robię liczby, tak? Dokładnie, jesteś bardzo dobrym piłkarzem. Jak zacząłeś tą swoją przygodę z piłką nożną? Moja przygoda wyglądała tak, że w 6 roku życia mama mnie zapisała na pierwszy trening do mojego klubu macierzystego z Gopu Kruszwica. Pierwszy mecz swój ligowy zacząłem 7 rok życia. Mecz ligowy w młodziku starszym. Przeciwko chyba Noteci Inowrocław, jak się nie mylę. Oczywiście wygrany. Bramką zaskoczyłem wszystkich, nawet trenera, mając 8 lat. No i oczywiście w 12 roku życia zostałem tutaj zaproszony na testy. Wszystko umówione, trafiłem tutaj do Świeckiej Wdy. No właśnie, i Twoja przygoda dalej potoczyła się tak, że trafiłeś do zespołu seniorów Świeckiej Wdy. Jak to się stało? Grą w juniorach najwidoczniej zaskoczyłem trenerów z pierwszej drużyny. Widać, że ciężką pracą też zdobyłem to miano, że zostałem zaproszony na obóz przygotowawczy w lipcu tamtego roku. Tak jak mówię, ciężka praca, też dużo indywidualnie pracuję nad tym, więc ja się bardzo z tego cieszę, też zarząd bardzo pomaga mi w tym rozwoju, i tyle, nie? No to gratuluję Ci jeszcze raz bardzo serdecznie, i powodzenia do dalszej pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.